O siema debilu, Pipidor z tej strony Czy chciałbyś w końcu przestać być tym debilem? Jeżeli tak to siada i słuchaj co mam ci do powiedzenia ponieważ tym odcinkiem zaczniemy taką nową miniserię na moim kanale chociaż nie wiem czy w ogóle to serią powinienem nazywać może raczej nowym stylem prowadzenia filmów mam jakiś ostatnio vibe na nagrywanie takich surowych nieedytowanych materiałów, gdzie po prostu siadam bez żadnego napisanego scenariusza wcześniej, bez żadnych planów na ten film siadam do kamery, patrzę się w nią nagrywam i mówię co myśli na języku. Przyniesie taki jest plan na ten odcinek, właśnie, chociaż w zasadzie do planu nie ma, ale mam to wszystko w dupie. Tak samo jak w dupie, mam ogromną ilość kłaków, które wyglądają jak kiełki, żodkiewki. czy to normalne? Nie wiem, ale od okresu gimnazjalnego, odkąd się zaczęło dorastanie, dolna część mojego ciała zrobiła się mocno owłosiona, co było powodem moich kompleksów, szczególnie w przypadku moich gir ogromnych, ponieważ no co na WF-ach chłop sobie zdejmował jakieś spodnie, zajmował, zakładał spodenki. No jak się wychodziło na salę, to co? Laski często się śmiały, chłopy się śmiały z mojego owłosienia. Zresztą znaczy tam chłopy to git, mogą się śmiać, nie? Ale laski to... Sorry, że czasem jestem takim szowinistą w ogóle, ale... No słuchaj, gościu, gościu. Mam takie odniesienia z przeszłości, że chyba jak dobrze pamiętam pięć moich związków z rzędu byłem zdradzony. Dlatego nie mam zbytnio dobrych przemyśleń odnośnie kobiet. Ale to nie tak, że myślę, że kobiety są gorsze od mężczyzn czy coś w tym stylu. Unless... Ale po prostu chodzi mi o to, że wiesz, triggeruje mnie to, jak dużo jest przykładowo takich stulejarzy, białorycerzyków, którzy będą bronić bab za wszelką cenę. A baby mają taki łatwy tryb życia, gdzie nawet jak laska będzie wdupcać codziennie pizzę i żelki, uleje się jak dziwka największa, jak cysterna, to tak czy tak będzie miała bolca swojego, bo tyle chłopów jest desperatami. I laska nawet jak jest paskudna, to może przebierać w każdym, może każdego wiesz. Sagować, ignorować i ego jej wypierdala, a chłopy się starają i muszą być desperatami. I trochę mnie to triggeruje, nie? Że, że wiesz, że chłopy mają trudniej, baby mają tak łatwo i bab nie można zwyzywać, bo od razu. Uuu, jak ty tak wiesz, mówić? A, a niby czemu. Ja jestem totalnie za równouprawnieniem Korwin, Mikke, Sigma, Piedolony. No ale wiesz. Nie, to nie tak, że to źle, że mężczyźni mają trudny poziom życia, a baby łatwe, bo co? Jeżeli chcesz się rozwijać, no to musisz pokonywać przeróżne bariery, musisz się starać, musisz żyć właśnie poza tymi granicami komfortu. No i gdybyś był, powiedzmy, w takim trybie życia, gdzie wszystko byłoby dla ciebie łatwe, no to wtedy się nie rozwiniesz, skończysz jako taka ciepła klucha. Więc w pewnym sensie to dobrze dla nas, mężczyzn, że to jest takie trudne, jeżeli chodzi o staranie się o baby. Obawa, w sumie za chwilkę sobie pogadamy, jak powiedzmy, zwiększyć szanse na zdobycie baby, jak zwiększyć swój status. Ale na razie wrócimy może do tego najbardziej istotnego tematu, który zgaduję, że Cię zainteresował, czyli owośnięcie mojego odbytu. No bo ja tam wiesz, ja w, w dawnych latach, w takich wieku 14-16 do 16 lat. Oglądałem na YouTubie głównie dwa typy YouTuberów: YouTuberów fitnessiaków, odsiłownianych, bo miałem już wtedy mocną zajawkę na siłownię, oraz takich YouTuberów związanych z modą męską, typu wiesz, z Polaków to Łukasz Podliński, pewnie kojarzysz. Typ, który mówił ogólnie o modzie męskiej, o fryzurach, o groomingu, o jakieś brody, etc., etc., fryzury, nawet u, znaczy się perfumy. No i wiesz, co do niego, oglądałem go dużo, ale. Od pewnego momentu troszeczkę się zniesmaczyłem, gdy powiedział, że według niego joggery są hitem. Co mogę powiedzieć? No dobra, już nie będę drożył tego tematu, żeby tutaj główna burzy nie wywołać. Ale spoiler alert: zakładając joggery, na pewno nie zwiększysz szansy na zdobycie laski. Um. I właśnie ten Podliński mówił, że przykładowo kutasa, żeby nie golić taką maszynką jednorazową i tak samo dupska, tylko że do tego sobie kupić trymer. No to ja chciałem sobie kupić trymer, ale mówiłem to mojej matce kiedyś mi kupiła na gwiazdkę. Ona, że kupiła taki nie za drogi, ale oczywiście musiała mówić cały czas, że drogi, musiała się fleksować ile to nam nie wydała, bo ona jest tego typu babą. Jak kupi coś, przykład na zakupach, to Jezus, wydałam, wydałam, 300 zł na coś, co się zużyje w tydzień. Dobra, kto pytał. I potem następne zakupy: Jezus, wydałam 350 zł? Okej, okay, ale ona nie jest świadoma, że ona po prostu jest zakupocholiczką i musi zwiększać ten threshold zakupów, ilości pieniędzy, na jakie wyda, ponieważ daje jej to więcej dopaminy, wydawanie Tyle Pieniędzy i uzależnienie, jak to każde inne tak działa, że zawsze trzeba większą dawkę spożywać, ale jak i to mówiłem, to ona wybuchła i przecież ona nie jest uzależniona od zakupów. Chodzi tylko 4-5 razy w tygodniu do sklepów, ale no co, niech będzie. Wracając do tematu, ehm... Kupiłam mi ten trimmer. Ja miałem takie gate, super, no tylko okazało się później, że jest strasznie chujowy. Nie chciałem jej tego powiedzieć, bo no co, zrobiła mi radość, kupiłem prezent, który chciałem. Ale już wychodzę z założenia od jakiegoś czasu, że nie warto żydzić na czymkolwiek, że jakość jest zawsze ważniejsza od ceny, od ilości, etc. Zawsze na cokolwiek warto wydać więcej, bo w długo, patrząc długoterminowo, zawsze lepiej ci to wyjdzie. Czy to ubrania, które się wolniej, jak to się mówi, spiorą? No wiesz, tak, że przykładowo czarne się zmienia w szare, blaknie. Wie, no albo właśnie jakieś takie przyrządy, typu właśnie trimmer, no to dużo mniejsza szansa, że się coś zepsuje i że nie będziesz musiał tego kilka razy kupować, plus będzie ci dużo lepiej służył. No i właśnie chciałem sobie jakiś taki. Trimer kupił z marki Brown, no ale dostałem jakiś inny i on mi dosłownie ciągnął włosy, nie? Więc do tej pory kutasa gole tylko i wyłącznie jednorazówkami, ale nawet jakbym miał trimer działający normalnie, to myślę, że też bym golił takimi maszynkami, bo uważam, że w miejscach intymnych, według mnie, moja subiektywna opinia, nie powinny być ani krzty włosków, gdy przykładowo laska szuka ci ice cream jakiegoś czy coś, to byłoby to niesmaczne. Plus... Bardziej wtedy. Um, ale no co? Jak chodzi o odbyt, to jest inna sprawa, bo nie do końca mam jak to golić, nie? Jednorazówką. A właśnie ten trimmer, mimo że miał kilka nakładek, to tak strasznie ciągnie włosy, że w ogóle tego nie używam, bo się nie da. I, i Powiem ci, że goliłbym to dubsko. No, niby nie tak, że wystawiam się wy, wystawiam gdziekolwiek moją potylicę, moje wnętrze odbytu, żeby ktokolwiek to zobaczył. Raczej mam spięte poślady zawsze, no ale i tak, jakoś czułbym się bardziej komfortowo, gdyby tam kłaków nie było. Z drugiej strony, jakbym miał ja ogolił, maszynką do golenia, to jakbym się zaciął, to ola Boga, nie chciałbym tego, bo byłoby to naprawdę pewno dyskont... niekomfortowe dla mnie. Przykładowo mój psiapsi z podstawówki, opowiadał mi kiedyś, że miał dyskusję ze swoim ojcem. Um, jak właśnie sobie siedzieliśmy w naszym signature spocie w podstawowce, czyli w kącie, i na wywiadówkach naszych matek mówiły nauczycielki siedzą w kącie, e, uwagi dostają. Kurwa, nie można było w kącie siedzieć, nie? jesteśmy tacy gangsterzy. I na tych wywiadówkach tam, co? Co ja pier znaczy się, chciałem powiedzieć, że wracając do tej rozmowy z tym siapsi, i on gadał ze swoim ojcem, i ojciec mu powiedział, że niefajnie będzie, jak mu wyrosną włosy na dupie w dupie raczej. Bo podczas srania będą kawałki gówna zostały w odbycie. No i wystraszyłem się, jak to powiedział, ale wcale tak nie jest na szczęście. Farmazon nigdy mi nie został gówno na kłakach na szczęście, a mam tak mówię konkretną rzeżuchę tam. No i. Jak już mówimy o włosach, to może powiedzmy coś o herstylu. Większość osób szczególnie w takim wieku gimnazjalnym przez całe życie miała krótkie włosy. Ja od dziecka chciałem coś zapuścić, włosy na jakieś dłuższe, coś w tym stylu jak mam teraz, albo jeszcze dłuższe, teraz też zapuszczam właśnie włosy. I zależało mi na tym, żeby urosła nie tylko moja grzywka. Tylko jeszcze fiut, bo kiedyś myślałem, że mam strasznie małego, a wtedy po prostu jeszcze nie przeszedłem tego okresu dorastania, gdzie on urósł. To dodatkowo ten, właśnie strasznie mi się podobały takie dłuższe włosy z długimi bokami, wtedy jeszcze była moda na Justin Bieber hairstyle. I sam takie coś miałem, tylko że właśnie z krótkimi bokami, bo moja matka z jakiegoś powodu mi nie pozwalała zapuścić tych włosów. I za każdym razem jak już mi się robiły fajniejsze włosy, to ona brała mnie do grażynki osiedlowej na opieralenie mnie za dwie dychy i... Kończyłem jak taki paszczur, wyglądałem z moim uchem odstającym, jakbym miał zaraz, zaraz zarazić wszystkich koroniakiem, bo naprawdę, jak nie to pewnie, i wstydziłem się chodzić do szkoły, ja w ogóle byłem takim zakompleksionym dzieciakiem, do kompleksów też może zaraz dojdziemy, ale, ale kurwa, no, w sensie... Większość osób przez całe życie nosiła krótkie włosy, szczególnie jak jest w takim jeszcze letnim wieku. I nawet takie osoby nie są świadome, że bardzo duża część osób wyglądałaby najlepiej, jakby zapuściła włosy. Bo są takie typy twarzy, które wyglądają po prostu lepiej z włosami dłuższymi, jak na przykład moja, bo no co. Teraz przykładowo bardzo, jest, bardzo modna jest fryzura typu baskat. Jeżeli nie wiesz, czym jest baskat, no to taka 1 cm czy może nawet 1 mm fryzurka, po prostu prawie taki łysy łeb, ale z fade'em na bokach, czyli takim, jak to się mówi, cieniowanie po polsku. No, nie do końca. Każdy ma inną interpretację tego słowa, ale wiesz, że taki fajny się robi efekt, że tutaj są najkrótsze praktycznie 0, albo 0 niekiedy. Ja, na przykład, robiłem sobie takiego fajda, że tutaj mieć 0 oboguszów. No i tutaj coraz więcej, im wyżej, to więcej tych włosów, nie? I to bardzo wygląda clean. Minusem takiej fryzury jest to, że trzeba regularnie chodzić do fryzjera bardzo często, bo bardzo szybko to odrasta, skoro jest takie krótkie i już nie masz takiego fajnego efektu. Ale no. Wielu osób pasuje taki baskat. Jest to bardzo męska fryzura, pokazująca pewność siebie. Ja niby chciałbym kiedyś wytestować baskata, ale domyślasz się pewnie, domyślasz się, <grym> <grym> czemu tego nie robię. I. No moje, moje włosy, znaczy moje, moja morda ogólnie wygląda zdecydowanie lepiej jak mam dłuższe włosy, ja pierdolę, ale denerwuję czasem, szczególnie jak miałem jeszcze takie dłuższe wtedy na ćwuńskich czasach, gdzie nie miałem boków dłuższych, tylko po prostu tutaj middle parta, to przy każdym jedzeniu, posiłku, wpierdalałem też swoje włosy, pyszny kolagen i... czy kolagen jest w włosach? Chyba tak... I dodatkowo jak trening, trening jakiś wykonywałem, szczególnie cardio rozgrzewka, dajmy na to, oskakanka, no to te włosy mi cały czas wpadały do ryja, więc to było takie próbowanie wyglądać na słodkiego chłopca, hihihihihi hi, hi, hi. próbowanie być edgy, goth bojem, ale jakim kosztem, kurwa, mimo że uważałem się za sportowca, to sypałem sobie piach w oczy i sobie tylko utrudniałem życie, nie? no ale wiesz... Polecam po prostu każdemu, żeby chociaż raz zapuścić te włosy, bo bardzo często się okaże, że przykładowo nie jesteś chłopem 5x10, taki se, zapuścisz takie włosy 10 cm, 15, 20, i się okaże, że nagle jesteś 7x10, na wyglądasz dużo lepiej, bo często. Osoby, które mają brzydki ryj, nagle jak zapuszczą takie włosy, to mają mega fajny ryj, nie? I tak samo w drugą stronę. Jeżeli masz zawsze jakieś dłuższe włosy, no to warto wypróbować sobie jakąś krótszą fryzurkę. No, na ten moment powiedziałbym, że baska to według mnie najlepsza taka krótka fryzura. Kiedyś powiedziałbym, z, tu, z krótkich fryzur na topie to był po prostu... Czekaj, jak to się nazywało? No, że masz tutaj fejda, tak jakby zatrzesanego do przodu i krótka fryzurka, grzywka tak jakby do góry, do góry do przodu postawiona, you know what I mean, co się, kurwa, nie undercut, bo właśnie undercut to było inna jeszcze fryzura, ale undercut to są zazwyczaj takie fryzury, które ja strasznie kiedyś w gimnazjum lubiłem, właśnie, wiem, Justin Bieber hairstyle, ale już z tych czasów, gdy był blond. Ja właśnie, bo undercut to może być albo do tyłu włosy, po prostu, że masz tylko tutaj górną część włosów zapuszczoną, tutaj masz krótkie, masz tego fade'a zrobionego i undercut po prostu taki albo do tyłu, u mnie się nigdy nie trzymały włosy do tyłu, bo mi się rozjeżdżały na środku i wyglądałem źle, a ja zawsze chciałem mieć taki inny typ undercuta, czyli tutaj wyglądają boki, a tutaj taki hairstyle że na bok tak jakby nie, do góry i na bok i mogłem sobie ustawić to do zdjęcia było ok, ale jak tylko ruszyłem łbem to już wyglądałem jak idiota taki kwadrat mi się tutaj robił, wyglądałem strasznie źle, a przez całe technikum nosiłem taką fryzurę możesz sobie zresztą zobaczyć przykład na moim instagramie, tam chyba pierwsze drugie, no kilka pierwszych zdjęć właśnie z, z tą fryzurą i jeszcze jako tako to wyglądało na zdjęciach ale w, było strasznie niepraktyczne no i <laughs> Taka fryzura, mam wrażenie, że już nie jest tak modna jak była, chociaż uważam, że wiesz, każdy ma jakiś swój typ twarzy. Są twarze trójkątne, okrągłe, trapez, kwadrat, jakiś diamond. Ja mam raczej trójkąt, taką podłużną twarz mam, ale no myślę, że w kształcie trójkąta. To jest spoko twarz pod fryzurę, bo można praktycznie każdy typ fryzury testować, ale przykładowo wiesz, jak masz okrągłą mordę czy kwadratową, to nie do końca najlepszym pomysłem byłoby zapuszczanie jakiejś fryzury z bokami, gdzie masz objęte Toś na bokach, no bo to ci poszerzy te twarz, nie? Wtedy raczej lepiej, właśnie coś, co da ci objętości u góry. Ale kurwa, no. W zależności od tego jaki masz typ twarzy, to taka fryzura Ci będzie e, pasować, ale ja uważam, że warto sobie wytestować każdą możliwą fryzurkę. Ja teraz chciałbym zapuścić fryzurę wręcz na jakiegoś wieźmina, żeby sobie w koka spinać i tutaj wypuszczać tak troszeczkę grzywkę. Może będę wyglądał jak debil, może jak idiota, szczególnie, że takie włosy nie wyglądają dobrze, jak się nie ma zarostu, a mi się zarost nie podoba. Właśnie tutaj, jeżeli chodzi o zarost, to sytuacja wygląda tak, że... Często się mówi, przez właśnie na przykład takich youtuberów yy, modowych, na przykład Łukasz Podliński mówił, że Od momentu, gdy zarost zacznie ci rosnąć, to, to jest, w sensie, że zrobi się taki gęsty, pełny, a nie, że masz jakieś dziury wszędzie To to jest moment, gdzie powinieneś zarost nosić, bo według niego każdy wygląda lepiej z zarostem, gdzie W praktyce, jeżeli przykładowo chcesz ruchać z dziwki, jeżeli chcesz jakąś laskę zdobyć, jeżeli powiedzmy jesteś singlem całe życie, no to z, te, z mojego doświadczenia powiem Ci, że em, laski od pewnego wieku, powiedziałem 25 lat plus, mają takie poglądy, że bardzo im się podobają chłopacy z zarostem, no już nie chłopacy, już mężczyźni z zarostem, a... W młodszym wieku zazwyczaj laski preferu preferują taki, taką gładką skórę, tutaj, co nie? Bo gładka skóra sprawia, że wyglądasz młodziej, a zaraz wiadomo, że cię się mocno postarza. No i zarost równa się, że ktoś jest pewny siebie, testosteronem kipi i w ogóle, i w ogóle, gdzie to tylko taki stereotyp. No ale ja przykładowo z zarostem, nie wiem, mam dość. Gęsty zarost, w sensie w miarę mi szybko zaczął rosnąć, tak samo jak moje włosy w nadalnej części ciała, ale em, jak próbowałem kilka razy zapuścić, nigdy mi się to nie podobało. W sensie nie mówię, że wyglądało to źle w moim przypadku, jednak em, ten... po prostu uważam, że wyglądam lepiej w stylu takiego hihi, hi, słodkiego chłopczyka, e, gładko ogolonego. Szczególnie, że z jakiegoś powodu u mnie wąsy rosną 2-3 razy szybciej niż zarost i no, to tylko mnie utwierdza w przekonaniu, że moja matka jak nic się puściła we Włoszech. Ona była kilka razy we Włoszech. Mój stary jest inwalidą, a ja, a ja na przykład mogę zginać nogi i ręce, więc dziwne. I wiesz, tam. W Włosi zazwyczaj mają takiego wąsa, tak mi rośnie wąs, w sensie, że mam wrażenie, że Włochom rośnie też szybciej wąs niż, niż zarost. Nie wiem w sumie skąd się taka wiedza u mnie wzięła, ale tak mi się wydaje, że jest. Uwielbiam wszystkie włoskie potrawy. Lasania to moja ulubiona potrawa, wszystko się łączy w jedną całość. Pyszny, matka, przyznaj się w końcu, kto jest moim biologicznym ojcem, idę robić test. Ona mi kiedyś robiła testy na narkotyki, szczególnie, że kiedyś nawet mnie znalazła. Jak um, pod wpływem DXM. A, nie pytaj nawet, O, może o tej substancji kiedyś zrobię film na kanale, ale pod wpływem DXM, aviomarinu, czegoś tam jeszcze. Pod wpływem, w zasadzie bardzo dużej ilości DXM, bo chyba 1300 mg. zgona usnąłem, co jest niebezpieczne, bo możesz się nie obudzić wtedy i dostać depresji oddechowej podczas snu. To znalazła mnie, budziła mnie, i ja takie. Co ty chcesz? A, a ona, że jestem na furany czy coś, a ja udawałem, że chory jestem, ja totalnie byłem w innej rzeczywistości, nie wiedziałem co się dzieje, ja byłem taki, o kurwa, czemu ja widzę matkę i ojca i babcię nad sobą i, i matka cały że się przyznał, co wziąłem, więc nic, no i wzięła test narkotykowy, który mnie straszyła, gdzie akurat niefortunnie się zdarzyło, że chwilę przed tym, kilka dni przed tym chyba brałem pigułę, Jakiś tam mefedronik, chyba też był walony, więc wszystko mogło wyjść. I ona ja ten, te ten test, który mnie straszyło od tak długiego czasu, i ja specjalnie się stopowałem, żeby nic nie wyszło. No to wyszło, że nic tam nie ma. Ja, takie o kurwa, <laughs> Ale fajnie. I, ale do tej pory mi nie wierzyli, że byłem po prostu chory czy coś, dlatego że em, stwierdziła, że test przeterminowany, więc w dalszym ciągu to oznacza, że jestem chipunem. I akurat w tym okresie życia już mało waliłem, ale akurat się tak niefortunnie złożyło, że jest wtedy zajarałem, jakąś pigułę zarzuciłem i teraz DXM, no i wyszło jak wyszło, ale na szczęście tutaj los się do mnie uśmiechnął wtedy. Dobra, więc teraz może porozmawiajmy troszeczkę o relacjach damsko-męskich, o tym jaki jest... Jak, jak powinna wyglądać poprawna relacja w związku oraz jak zdobyć sobie laskę? W sumie może zacznijmy od tym, jak zdobyć laskę. To nie tak, że wierzę, że jestem jakimś ekspertem w tej dziedzinie. Ile ja miałem w ogóle związków. Czekaj, bo zawsze mi to wypala z głowy. To nie tak, że jest jakoś dużo, ale człowiek o tym zapomina. Let me think. O ta dziwka. Kurwa. 5,5? Czuję, że o jakiejś jednej zapomniałem. O, nie będzie, że 5,5. Nie, no. To <głos》> co powiedziałem, że 5 z rzędu mnie zdradziło. Nie możliwe, żebym zapomniał jakąś. Ach, ch nie interesuj się. To nie twoja sprawa. No, więc wiesz, to nie tak, że jakieś, jakoś wyrywałem dzi 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 dużo czy coś. No nie, wręcz powiedziałem, że większość mojego życia byłem takim insecure z który był nieśmiały, który się wstydził lasek, który do momentu, gdy pierwszy raz pojechałem do sanatorium, czyli momentu, gdzie byłem na jakiś czas odstawiony bez rodziców, no dopiero wtedy przełamałem jakkolwiek swoją nieśmiałość, a do tego czasu dosłownie jak laski wchodziły do pokoju, ja się kurwa pod kołdrę, bo tak się ich wstydziłem, byłem taki dziwny, ale no jakoś się później człowiek rozkręcił, nie? I właśnie... Ważne jest, aby zadbać o, o swój status, nie jest, nie jest w ogóle ważne to, abyś ty skupiał się głównie na laskach. No jest, jest takie przekonanie, że focus on yourself, King, keep up the grind i po części się tym zgadzam, po części nie. Bo jakby, wiesz, ważne jest, żeby sobie znaleźć laskę w związku, że weź w jakikolwiek związek, ale przykładowo, jak jesteś w samorozwoju, no to twój samorozwój będzie trudniejszy, jak właśnie masz laskę, nie? Będziesz mógł mniej zrobić, jak znajdziesz sobie jakąś laskę, no to więcej czasu z nią będziesz spędzał, co znaczy, że mniej produktywnej rzeczy zrobisz. I oczywiście, to, że to będzie trudniejsze dla ciebie teraz, ogólnie rozwijanie się, to nie znaczy, że to źle, bo po prostu teraz będziesz Musiał więcej wysiłku w to włożyć, i my, mężczyźni, powinniśmy szukać takich trudnych rzeczy w naszym życiu, trudnych właśnie jakichś zadań do wykonania, które mogą zwiększyć nasz poziom zahartowania, naszego ducha, naszej dyscypliny, etc., bo nie skupiamy się w pierwszej kolejności na zdobyciu laski. Szczególnie, że popatrz, ludzie w takim wieku, typu 14 lat, są mega chorni, wtedy się zaczyna pierwsze walenie konia, fantazjowanie o laskach i jest zazdrość, Jak jakiś chłopak nagle, nie wiem, jakiś przysto chłopak z twojej klasy ma laskę i wszyscy mu zazdroszczą, i patrzysz się, o magłoś, on się przytula z dziewczyną. Ja bym chciał kurwa dotknąć nawet włosa dziewczyny, ale się wstydzę. I robi się taka zawiść, ale z perspektywy czasu zawsze się to na, na to tak śmiesznie i głupio patrzy, nie? Że zazdrościło się, że ktoś miał laskę. Jak to, to nie tak, że. Im więcej będziesz miał lasek w ciągu całego życia, to lepiej, nie? Bo jakby, powiedzmy, że rozumiem też takie podejście, ponieważ im więcej będziesz miał związków z perspektywy całego swojego życia, tym więcej będziesz miał takich doświadczeń, nie dość, że ty będziesz się później lepiej zachowywał w związku, wiedział, co jest dobre, a co złe, ale, ale no, um, będziesz mógł wtedy też wiedzieć, na co patrzeć w związku, żeby wybrać sobie długotrwałą partnerkę na resztę związku, żeś wiedział, że okej, okay, to może być to, bo ta przynajmniej nie robi tego i tego i tego. Ale kwa, to właśnie nie tak, że musisz mieć dużo tych lasek. Starczy, żeby znaleźć sobie jakiś związek, w którym będziecie on wzmacniał, będziecie mogli się razem rozwijać, a nie że jakby związek, który tylko i wyłącznie cię będzie ciągnął w dół, że wiesz, widujesz się z laską, fast food, seks. Yy, nie wiem, chlejecie sobie jakieś winko, jaracie sobie gipsztyla razem, czy coś w tym stylu. No i wiadomo, to może być przyjemne, fajnie się będzie wam spędzać czas, ale popatrz na to długoterminowo. Czy to jest laska, z którą będziesz chciał spędzić resztę życia? Czy to jest laska, która będzie umacniać Twoją osobowość ogólnie? Czy znalazłeś sobie jakoś gamer girl? Większość, mam wrażenie, chłopów szuka takiej gamer, gamer girl, z którą będzie mogło sobie grać, ale po pierwsze, ty nie powinieneś grać, po drugie, twoja laska też. Jebać gry, weź w ogóle wszelką stymulację, weź na dopaminowy detox, proszę cię. I więc po prostu. Możesz sobie przykładowo rozpisać, jakie wartości cenisz w kobiecie, i szukaj takiej, która rzeczywiście spełnia te wartości. I jakby na pewno zwiększysz Twoją szansę na zdobycie kobiety. Jak będziesz robił tak zwane cold approach'e, czyli podbijanie do jak największej, jak największej ilości lasek. Wiadomo, że to jest to. Wiadomo, że jest to mega niekomfortowe dla Ciebie, dla twojego organizmu, ponieważ no, wiesz na pewno, co się w twojej głowie dzieje, jak masz do jakiejś nieznajomej laski podbić, nie? Od razu e, wszystkie czarne scenariusze się w Twojej głowie tworzą, bo to jest ogólnie taki prosty mechanizm w naszej głowie, ogólnie zamartwianie się jest po to, aby... Wyobrazić sobie potencjalną rzeczywistość, która może się wydarzyć i, i ochronić się przed jej skutkami, przykład wiesz jakieś polowania, czy co, jak zobaczyłeś na horyzoncie jakiegoś tygrysa szablo no to jak nie zareagujesz od razu, oczywiście mówimy o małopoludach z przeszłości, no to nie przekażesz genów dalej, bo zdechniesz, nie? Dlatego zamartwianie się miało sens, żeby jakieś takie plany sobie wysnuć nowe, które mogłyby zwiększyć Twoje szanse na przeżycie. Jednak czasy się pozmieniały, nie mamy już tak, takiego niebezpieczeństwa, nie mamy ryzyka, że zdechniemy z głodu, tylko mamy jedzenia pod dostatkiem, w ciągu kilku klik kliknięć możemy je zdobyć. I tak samo jak chodzi o zdobywanie partnerki. No, ale popatrzcie. Wiele osób się mega stresuje przed takim podbijaniem. Jednak przykładowo dam Ci taką historię z mojego życia. Ja ze swoim ziomkiem z techniką kiedyś stwierdziliśmy desperacko, że musimy sobie znaleźć laskę. Ja, jedziemy na Kraków, bo my tam w okolicach Krakowa mieszkamy, nie? A um, pojechaliśmy na Kraków, na rynek, żeby podbijać różnych lasek, co było mega awkward, ale byliśmy z i stwierdziliśmy, że strzelimy sobie 200 wódki mieliśmy wtedy z 18 lat 250 chyba wódki, nie? Chyba w takiej ilości, a to się sprzedaje ta. Kurwa, kupiłem czystą, czystą, ale przepity nie kupiłem. <ścoughs> I musieliśmy to bez przepity, gdzie... Wiesz, stare dziady zawsze piłem tak bez przepity, mój ojciec też i dla nich to jest normalne, ale ja z wiekiem jestem coraz większą cipcią do picia alkoholu, jak kiedyś mi wszystko wchodziło jak woda, tak teraz muszę przepity do wszystkiego mieć, jakieś piwka smakowe najczęściej wybieram, chociaż Heineken Steel najlepsze piwo, change my mind. No ale wiesz, sponiewierało nas się takie strette to było, i pojechaliśmy na ten Kraków i zaczęliśmy podbijać do różnych lasów Mimo że jak już tam dojechaliśmy, to, to nam praktycznie zeszło, więc to było strasznie dziwne. Znaleźliśmy sobie spoka, spota w krzakach, wyjechaliśmy to i idziemy na MPK. No i chodziliśmy dookoła tego Krakowa i mamy takie. Dobra, podbijam. I przechodzimy i. Ach, dobra, następnym razem, i nie dało się przewóc, ale później, no co? Kilka razy podbiliśmy, było mega niezręcznie. Na przykład pamiętam jak ja podbiłem, tak się zmienialiśmy. Przy, wiesz, raz ja podbijałem, raz on i gadaliśmy parami, nazwijmy to. To pamiętam taką rozmowę, że. okej, oh, chcemy sobie pogadać czy coś takiego. A się okazało, że my mamy 18 lat, a one 25, 4 laski i tak niezręcznie było. Albo inne też na nas tak dziwnie patrzyły, i wiesz, to strasznie awkward sytuacji wychodziły, nawet mi się nie chce o tym gadać, ale patrząc teraz tak, jakby długoterminowo na to, to to dobrze wpływa na człowieka. Ponieważ popatrzcie, normalnie jak ty podbijasz do laski, powiedzmy, zauroczyłeś się mega. w ci jakaś laska w oko i czujesz, że miłość od pierwszego wejrzenia. Lecz się mega stresował, będzie ci bardziej zależeć i zapewne nie wyjdzie to za dobrze. Ale teraz analogicznie, sytuacja, w której ty już 100 razy powiedzmy podbiłeś do jakiejś laski, a w ciągu życia chłopy kilka, kilkanaście może razy podbijają do lasek i to tyle, gdzie jak zmuszasz się do tego i jak za każdym razem podbijasz, to potem radzisz sobie lepiej ze stresem, który występuje w takich sytuacjach, ponieważ można powiedzieć, że twój organizm się adaptuje do tego, do takich wystrzałów kortyzolu i adrenaliny i po robi się taka tolerancja na te chemikalia w twoim ciele i wtedy Łatwiej opanowywać stres w takich sytuacjach, gdzie ten stres jest podwyższony, tak jakby. No i nagle później będziesz mógł rozmawiać bardzo smooth. Gadka będzie Wam się kleiła i wyjdzie to dużo lepiej, ponieważ na, nawet jak będziesz podbijał do laski, która wydaje się, że jest totalnie za wysokie progi, jak na Twoje nogi, totalnie wygląda dużo lepiej niż Ty, jeszcze ma jakieś, powiedzmy ciało, osy, no to. Większość osób nie chce do niej podbić, dlatego że wie, że są skazani na porażkę. Ale flick gdyż już masz takie doświadczenie w podbijaniu, ty masz już to wyrobione w taki twój nowy nawyk, no to zaczniesz się czuć przy niej swobodnie. I jakie to do niej wysyła sygnały? Że skoro ty się czujesz swobodnie, skoro ty prowadzisz tę rozmowę, jesteś takim alfa mailem, czy coś w tym stylu, nienawidzę tego określenia, ale wiesz o co mi chodzi, no to ona może sobie pomyśleć, Intencjonalnie, boś po prostu takie sygnały do niej wyślesz, i ona nawet na co po prostu instynktownie będzie wiedziała, że ty jesteś na jej poziomie, bądź nawet na wyższym poziomie, jeżeli to ty będziesz prowadził rozmowę. A większość osób podbija, się czuje awkward, ręce się pocą, minę. teraz się pocą, widzisz, jestem awkward, jestem śmieciem, w ogóle ja Wam powinien zdechnąć, i no, jąkasz się, patrzysz, nie, nie, unikasz kontaktu wzrokowego rozglądasz się gdzieś jakoś rękami, coś tam tak e, ruszasz dziwnie, no to to są właśnie wszystkie sygnały takie, że ty jesteś mega niepewny siebie i że jesteś poniżej niej. I ona wtedy cię upierdoli jak najszybciej, nie będzie cię odpisywać czy coś w tym stylu i, i, i się skończy. Więc im więcej podbijesz to lasek w ciągu twojego życia, tym lepiej na tym wyjdziesz tak naprawdę. Imo, no wiesz, prawda jest taka. Po prostu powinieneś podbijać jak najczęściej, aż ci to wejdzie w nawyk. To podsumowując. I... W ogóle też jeżeli chodzi o status, albo nie, bardziej jeżeli chodzi o to, jak, w, jak powinna wyglądać relacja między mężczyzną a między kobietą, to... Już mówiłem o tym nieraz na kanale, to przykładowa wiedza z książki The Way of the Superior Man, autorstwa Davida Dejdy, Droga Prawdziwego Mężczyzny po polsku. Ogólnie książka mówi właśnie o takiej relacji między mężczyzną a kobietą i mówi ona o tym, że jest takie po prostu spektrum biegunowości, gdzie powiedzmy po jednej stronie jest kobiecość, maksymalna kobiecość, po drugiej jest maksymalna męskość. I tutaj pośrodku jest ta neutralność. I jeżeli ty jesteś mężczyzną, który jest na samym końcu tej, tego spektrum, nie? Chyba po tej stronie dawałem mężczyznę, ale nieistotne. No to taka maksymalna męskość. To nie jest taka męskość, o jakiej wszyscy myślą, że Uy, kurwa, Alfa May, ja ci w ogóle, nie wiem, będę się bił z każdym, będę e, najgłośniejszy, będę wyzywał każdego i, i w ogóle. To no, nienawidzę takich osób, nienawidzę, naprawdę. A jeszcze auciarzy też nienawidzę i piłkarzyków. Um, no i tak naprawdę... Męskość to w ogóle nie jest to. Męskość na samym końcu tego spektrum, najwyższa męskość, jaką da się osiągnąć, to skupianie się w 100% na swoim celu. Wielu z nas nawet nie wie, jaki jest Twój cel, ponieważ ciągle obracamy się przy jakiejś stymulacji nadmiernej. Ciągle wiesz, chodzimy na social media, zabijamy swój czas, jakieś gry gramy, w, na uży używki spożywamy, chodzimy na przeróżne imprezy, i to sprawia, że my nawet nie wiemy, co chcemy w życiu osiągnąć. Wiesz, możesz powiedzieć, że, kuwa, chcę se na studia pójść, i potem będzie coś tam. No, te czasy już minęły. Praktycznie, szczerze mówiąc, to kontrowersyjna opinia, ale uważam, że w tych czasach. Mało kiedy w ogóle studia są opłacalne, a szkoły mało kiedy uczą cię wartościowych rzeczy, tych rzeczy praktycznie nigdy nie wykorzystujesz. Wiadomo, że jakaś matematyka się przyda czy coś, ale tabliczka mnożenia tak. Jak wzory skróconego mnożenia no już tak średnio. To powiem Ci, że jak masz jakieś plany związane z pracą na etacie, jeżeli rzeczywiście chcesz, bo <gryw> praca na etacie nie jest najlepsza, no, no sorry, le dużo lepiej jest zatrudniać swoich pracowników, a nie, pracować dla, a nie pracować dla kogoś, albo inaczej mówiąc, dużo lepiej sprawić, aby pieniądze pracowały dla Ciebie, a nie żebyś Ty pracował dla pieniędzy, jeszcze nie masz wtedy wolnej woli, tylko musisz, wiesz, lizać dupę swojemu szefowi, no nienawidzę czegoś takiego, trzeba się usprawiedliwiać ze wszystkiego, jesteś strasznie wtedy skrępowany, ale jak rzeczywiście chcesz kimś zostać, nie wiem, lekarzem czy coś w tym stylu, no to jasne, możesz sobie pójść na studia... Poedukować się git. Jednak zazwyczaj mężczyźni mają jakiś taki głębszy cel w swoim rdzeniu, o którym zazwyczaj nawet nie wiemy. Jeżeli nie wiesz, co jest twoim celem, twoim celem powinno się stać odnalezienie tego celu. Zawsze to mówię. Zrobić to możesz w taki sposób, że po prostu odetnij się od wszelkiej stymulacji na kilka dni, można wydłupcyć do lasu na kilka godzin i po prostu patrzeć się w drzewo i w końcu, w końcu ci to wpadnie do głowy, zaufaj mi. Po prostu mamy taki, taki mechanizm w naszej głowie, że zawsze ten cel jakiś mamy i zawsze on przyjdzie do nas, jak, się, jak nie zabijamy naszego czasu, jak się nie rozkojarzamy. I właśnie mężczyzna, będący na samym końcu tej męskiej spektrum, męskiego spektrum, to taka osoba, która się skupia w 100% na e, wykonywaniu jakiejś realizacji tego celu. Mężczyźni czują się dobrze tylko i wyłącznie w procesie realizacji tego celu, a nie jak już go osiągniemy, bo wiele osób ma w głowie takie wymówki, że shit. Tak się źle teraz czuję, ale czułem się dobrze jakbym osiągnął X. Ja przykładowo tak sobie mówiam, że jak już a, nie będę musiał pracować na etacie, bo zacznę zarabiać z YouTube'a cokolwiek. Bo jak na razie ta monetyzacja, mimo że w teorii jest włączona, to w praktyce nie, bo nawet grosza nie zarobiłem i tyle papierów jest do wypełnienia, że ech. I to takie strasznie skomplikowane. Ale no, już wszystko wypełniłem, pewnie źle będą się to poprawiać. Jednak no, dalej żadnych zarobków nie ma i muszę czekać na jakąś aktualizację. Um, ale do rzeczy. Ja mam coś takiego, że właśnie jak już. Będę miał swój biznes, jak już będę zarabiał z biznesu, będę miał wolną rękę, będę mógł więcej nagrywać na YouTube'a, szerzyć informacje samorozwoju, codziennie nagrywać, wyprowadzić się z domu, w którym każdy mi przeszkadza w nagrywkach, czuję się tutaj niezręcznie i w ogóle. No ale w praktyce pewnie jak już to się stanie, to to nie tak, że dużo się w moim życiu zmieni. Ale ja się czuję świetnie, jak na przykład nagrywam takie filmy, tak jak teraz, jak jakieś scenariusze piszę, chociaż już teraz zamierzam przestać, albo... Przy większości filmów przynajmniej zamierzam gadać tak naturalnie jak teraz, żeby poprawić moje e, speech abilities. No i kurwa. Wiesz, w procesie realizacji tego celu czujesz świetnie, a jak już go osiągnę, to często jest takie rozczarowanie. Jakby. E, szczęście jest w kierunku przykładowo drodze, w, zmie w zmierzaniu na jakiś szczyt góry. A jak już jesteś na szczycie tej góry, to jest takie. Na łód, już nie ma gdzie patrzeć do góry, tylko teraz jedynie w dół, bo jesteś na tym szczycie. I często jest to takie rozczarowanie. Ale właśnie ty musisz znaleźć swój cel i dążyć w kierunku realizacji jego. Jeżeli nie wiesz, co jest twoim celem, musisz go znaleźć. Często taką pier takim pierwszym celem, jaki może się powiedzmy, wywołać, wyłonić z Twojego życia jest. Zbudowanie sylwetki czy siły. Ponieważ ludzie, którzy powiedzmy nigdy nie ćwiczyli na siłowie, nie wiedzą co tracą. Ogólnie ćwiczenia fizyczne mają tak niesamowicie wielką ilość korzyści prozdrowotnych dla ciebie, no ogólnie twoje ciało będzie zdrowe, będziesz. Lepiej myślał, będziesz miał taki świeższy umysł, nie będzie żadnego brain foga, redukujesz jakieś przeróżne choroby przewlekłe, szanse na rozwój jakichś chorób neurodegeneracyjnych. Ogólnie Twoja neuroplastyczność będzie większa, czyli proces jakby rozwoju mózgu, proces uczenia się, czyli utrwalania stałych neuronów. Neurony to takie komórki w Twoim mózgu, takie kabelki, synapsy też i w ogóle. i też proces tworzenia tych nowych neuronów, czyli zdobywania nowych informacji, uczenia się nowych umiejętności, czy to motorycznych, czy to takich logicznych typowo. No i... Well, no kurwa... Musisz zacząć ćwiczyć. Każdy powinien zacząć ćwiczyć chociaż kilka razy w miesiącu, bo zobaczysz, że nawet jak nie lubisz ćwiczyć, bo wiadomo, że w teorii jest to dyskomfort, jak będziesz to powtarzał kilka razy, szczególnie jak zaczniesz wykonywać jakieś krótkie treningi, ale przychodził na nie często, to bardzo szybko ci to wejdzie w nawyk. Nagle zaczniesz zauważać, że twoja sylwetka będzie bardzo szybko się poprawiać, a twoja siła jeszcze bardziej, ponieważ. Na początku zaczęcia właśnie treningów są takie newbie gainsy, czyli po prostu to, że przez pierwszy rok siłowni to jest troszeczkę takie demotywujące dla niektórych, którzy mają dłuższy staż. Ale przez pierwszy rok siłowni osiągniesz 60-70% wszystkich efektów, przez pierwsze 3 lata treningu może 85 albo nawet 90% wszystkich efektów, które mógłbyś osiągnąć w przeciągu całego swojego stażu. Więc wystarczy, że pochodzisz sobie na siłowni rok czy dwa lata regularnie i już. Zdecydowanie zbudujesz większość twojej sylwetki, jaką będziesz mógł, i to nie tak, że przykładowo laskom, jeżeli chcesz zdobyć laskę, laskom niekoniecznie podoba się ktoś, kto jest, wiesz, taki ogromny sterydziarz, barki, jak kule ma i w ogóle. No nie, zazwyczaj laskom podobają się tacy mężczyźni, którzy mają zarysy mięśni, którzy są docięci typu 10% body fat. Ja nie wiem, ile mam teraz tego body fatu, bo wiesz, nie warto tego mierzyć w takich. Wagach jak niektóre mają, ponieważ te wagi nie rozróżniają twojego tłuszczu od wody. I mięśnie chyba też wszystko biorą jakby w jedną całość. I strasznie takie dziwne wyniki z tego wychodzą. Plus na przykład kiedyś widziałem filmik jak. Kura Workout i AJD Polish American. Kura Workout. No w sumie obydwaj są kalistytnikami, może, może kojarzysz, i sprawdzali sobie kiedyś um, w takim badaniu bardziej fachowym, takim co legitny daje wyniki, gdzie tam zanurzałem ich w wodzie i sprawdzali nie, procent ich body fatu, ich tkanki tłuszczowej. To jak dobrze pamiętam. Kura Workout miał chyba 17 czy 18% body fatu, co się wydaje sporo w ilością. Zazwyczaj ludzie są dość ulani, mają style fatu, albo no, ulani na no, moje standardy, bo wiesz, że mam pierdolca na punkcie bycia dociętym. A aj wyszło tam 10 czy 9% gdzie oni byli podobnie docięci wizualnie, nie? więc to jest takie, że u każdego ten tłuszcz się rozkłada w różnych miejscach. U mnie, właśnie, jak wchodzę na masę, to zawsze mi się odkłada na mordzie, na nogach, które są jeszcze większe i na bepzolu. I innych normalnie na masie nabija, na mięśniach, a u mnie po prostu to na, nie, na niekorzyść wychodzi, dlatego już skończyłem z masą, szczególnie, że mam strasznie słabe predyspozycje do budowy siły, sylwetki i po prostu ja się czuję komfortowo w swoim ciele, jak jestem jak najchustszy, to możliwe. W sensie mięśni jak najwięcej chciałem. Chciałem zachować, nie? Ale jak najmniej tłuszczu chcę mieć w swoim ciele. I na pewno słyszałeś takie poglądy, jak wiesz, uuu, najpierw masa, potem redukcja. I nie zgadzam się. Zależnie od tego, jaką masz sylwetkę od samego początku, bo zazwyczaj jest tak, że jak osoba jakaś jest naturalna, naturalnie chudą osobą, ma predyspozycję do bycia takim chuderlakiem, no to będzie chciała przytyć, a osoba, która naturalnie jest grubasem, to będzie chciała schudnąć. I zazwyczaj. To już się przekłada na całe swoje życie później, nie? I tak naprawdę jeżeli masz te newbie gainsy, te pierwszy rok, dwa lata tych regularnych treningów, to w ogóle nie potrzebujesz nadwyżki kalorycznej, aby rosnąć, aby Twoje mięśnie i siła rosły. Dopiero później to jest taki moment, gdzie właśnie nadwyżka kaloryczna, czyli no powiedzmy, jeżeli chcesz liczyć kalorie, no to wylicz sobie jakie masz utrzymanie, a potem o jakieś 300 do 500 kalorii i to wtedy ogólnie twoje mięśnie będzie, będą miały dodatkową energię, aby się budować, a jak nie będziesz właśnie na takiej masie, no to będą one delikatnie rosnąć, a później już od pewnego momentu stażu w ogóle nie będą rosnąć bez masy, ale w przypadku takich newbie gamesów, Twoje ciało tak bardzo chce się rozwijać, tak szybko chce się rozrosnąć, bo ogólnie z perspektywy ewolucyjnej ludzie dosłownie całymi dniami musieli się ruszać, polować, a teraz się czasy pozmieniały i my musimy siedzieć na dupie, w sensie musimy, po prostu to robimy, jesteśmy rozleniwieni i nasze ciało nie wie, co się dzieje, w sensie strasznie osłabliśmy, patrząc na to, wiesz... Takiej perspektywy, że między tym, co jest teraz, pod kątem nawet naszych hormonów, ilości mięśni, wydolności, szybkości, siły, bla, bla, wszystkiego, nawet poziomu testosteronu, a naszych przodków, nie? Więc, no, twoje ciało po prostu żąda tego ruchu, żąda tej aktywności fizycznej. Twoje ciało po prostu ma przeróżne takie mechanizmy, które korelują z aktywnością fizyczną, one się tego domagają, dlatego będziesz łatwo rósł i nie pod... nawet jak. Będziesz prawie, że nic jadł. Nawet nie musisz na początku dbać o podaż białka przez pierwszy rok. W ogóle się na tym nie skupiaj, bo tak czy tak będziesz rosnął. Dopiero potem warto by było chociaż w każdym posiłku jeść białko. Jak chcesz liczyć kalorie, to licz, ale u mnie przykładało tak się zaczęły zaburzenia odżywiania, że wtedy sobie odmawiałem wszystkiego, odkąd się dowiedziałem, że wiesz, w teorii można pod kątem samej sylwetki jeść wszystko, co się chce, dieta ifym, ale dojść dieta ifym teraz wiem dobrze, bo kaloria nie równa się kalorii. To czy coś jest... Przetworzoną żywnością, czy nie, wpływa mocno na Twój humor, na Twoją produktywność, na to, jak Twoje hormony, grelina i leptyna, głód i nasycenie będą działać w późniejszym okresie, czy zwiększysz szansę na jakąś insulinooporność, czy nie, jak będziesz się wysypiał, no to wszystko jest powiązane z sobą. Po prostu jedz zdrowo, polecam dietę low carb, ale to może temat na inny odcinek. No ale po prostu, chodzi na te treningi. Stara się tego białka trochę jeść po jakimś roku treningu, już nie? W każdym posiłku. Stara się jakieś mięsko, jakieś twarogi, serki wiejskie, cokolwiek byś tam chciał, jakieś białka. I będzie wszystko git. I zbudujesz taką sylwetkę i potem. Wiesz, tak jak mówiłem, jak byłbyś przykładowo gruby, to nie, najpierw masa, potem redukcja, tylko redukuj od razu i tak czy tak będziesz, będzie się odbywać takie zjawisko rekompozyc rekompozycji, czyli chwila, gdy twój tłuszcz opada, twoja tkanka tłuszczowa się zmniejsza, a jednocześnie twoje mięśnie idą do góry. Zazwyczaj tylko na początku jest to możliwe, w późniejszym etapie stażu już ciężko. A jak, powiedzmy, jesteś chudy i chciałeś przytyć, no to mam coś takiego, że w dalszym ciągu polecałbym Ci nie wchodzić na tę masę od samego początku, tylko zobaczyć jak Twoja sylwetka będzie wyglądać, gdy Ty po prostu poćwiczysz i będziesz jadł tyle, ile jadłeś wcześniej, znaczy no, sylwetka, siłownia, treningi ogólnie pod, podbiją Twój apetyt, więc pewnie statystycznie więcej zjesz i tak, ale... Naturalnie Twoje mięśnie bardzo szybko się rozrosną, będą dobrze wyglądać, ponieważ byłeś docięty naturalnie i teraz same mięśnie urosną i będziesz wyglądał git. A w chwili, gdybyś ty masował od samego początku, no to mięśnie urosną i właśnie co ciekawe, na początku, nawet jak masujesz te mięśnie, nie powinny w ogóle więcej urosnąć niż wcześniej, może tylko kilka, kilkanaście procent więcej, a tkanka tłuszczowa byłaby duża i w pewnym momencie będziesz miał takie, że shit, jestem za gruby. Będziesz musiał wtedy docinać i wtedy spowolnisz Twój rozwój, bo redukcja w późniejszym etapie rozwoju tak, by ci aktywuje, czy aktywuje, jak to powiedzieć, no, efekt kataboliczny się dzieje w twoim organizmie, czyli proces zanikania mięśni. Wraz z skanką tłuszczową jakaś część mięśni też ubywa. Im... Przykładowo, mniej śpisz, i mniejszą jakość snu masz im bardziej nie dbasz o sen, tym więcej tych mięśni będzie ubywało względem tkanki tłuszczowej i wody. I dlatego sen jest bardzo ważny przy aktywności fizycznej, bo jeżeli o niego nie zadbasz, o to, że spać 8, najlepiej ponad godzin, ponad 8 godzin snu, to twoja sylwetka nie, nie wiesz co by nie traciła, nie? Ale właśnie jak jesteś na masie, no to kurwa, na samym początku wcale dużo mięśni więcej nie rośnie, ale później będziesz musiał redukować, przez co? Już zwolnisz swój progres, zamiast wtedy właśnie masować. Nie? Więc polecałbym, jak jesteś nawet chuderlakiem, na początku po prostu jeść ile, tyle, ile chciałeś, rozbudować trochę mięśni i później możesz sobie masować. No chyba, że zależy Ci głównie na sile, a nie na sylwetce, to wtedy akurat od samego początku jedzenie więcej przyspieszy na pewno rozwój Twojej siły. Dobra, jestem debilem i muszę coś do tego dograć. Wiem, że miało nie być żadnych cięć ani żadnych wstawek, ale poruszyłem dwa tematy, których nie do końca dokończyłem, więc wolę to sprecyzować. Powiedziałem ci, że na samym końcu biegu nowości męskiej jest to, że ktoś jest skupiony właśnie w pełni na swoim celu i podążaniu w kierunku jego realizacji. No, ale właśnie nie powiedziałem ci jeszcze, jak wygląda spektrum żeńskości. Chodzi w niej o to, że taka kobieta, która jest najbardziej żeńska z możliwych dostępnych, ona wtedy jest głównie. Sprecyzowana na swoich uczuciach, ona myśli o swoim mężczyźnie, jest taka bardzo. Skupia ogólnie na związku i ona nie ma czegoś takiego, że skupia się na swoim celu, tak jak mężczyzna. I w chwili, gdy mężczyzna jest głównie skupiony na celu, praktycznie tylko i wyłącznie, to on będzie przyciągał takie kobiety, które są bardzo kobiece z natury. Kobieta będzie mocno zmienna emocjonalnie, będzie mieć humorki, ona często będzie wydawać się nielogiczna, będzie mówić raz jedno, potem robić drugie, będzie między wami dochodzić do przeróżnych sprzeczek i kłótni z tego powodu. Ty będziesz się na nią triggerował, ale to jakby nie jest jej wina, taka jest po prostu natura kobiety. Kobiety, to, często może być, to często może się wydawać niezrozumiałe dla mężczyzny typowego. I chciałam, żebyś zrozumiał, że jeżeli ty będziesz właśnie gonił za swoim celem, realizacją swojego celu, to na pewno przyciągniesz do swojego życia kobietę, która właśnie w pewien sposób będzie uważała to za atrakcyjne, którą właśnie będzie do ciebie ciągnąć z tego powodu i będzie miała takie oh shit. I teraz już um, pewnie możesz zrozumieć, że dlatego właśnie stąd się wzięło to, że niby ludzie mówią, że o oh my głoś, jestem niezależny, niezależna i teraz w ogóle wszyscy mnie chcą. No i właśnie tak jest dosłownie, to jest dziwne, ale zawsze jak powiedzmy chłop się stara o babę Nagle baba go nie chce i to jest triggerujące. Ja tak w związku mam, że normalnie jestem sfokusowany głównie na swoim celu, to mi bardzo podbiło satysfakcję, bo zawsze uważałem, że jestem mało męski i jak uważałem, że właśnie męskość równa się alfa mail, bycie agresywnym, głośnym, Synem. Teraz już wiem, że tak nie jest, tylko jak jestem w rozwoju i próbuję wykorzystywać każdy mój blog, który sobie przeznaczam na jakiś czas, na produktywność, aby czytać książki, podcasty, oglądać, nagrywać filmy, tworzyć scenariusze, coś w tym stylu, to wiem teraz, że to jest właśnie męski i że to pociąga swoją, moją kobietę. I mojej kobiecie też coś się podoba, mimo że ona nie zawsze się do tego przyznaje, bo to Często kobiety tego nie do końca wyczuwają, one nie są świadome, że im się to podoba, ale zawsze jak zrobisz coś zgoła odmiennego, jak właśnie zmienisz swoje podejście i nagle ty będziesz dla niej bardzo miły, jakiś stulejarski, będziesz się do niej kleił, nagle automatycznie od tak ona przestaje na ciebie patrzeć tym samym wzrokiem. Już zaczyna ci teraz mniej odpisywać, zajmuje się coraz bardziej swoimi sprawami i nagle zauważasz, że wasz związek, który był właśnie na takiej idealnej polaryzacji, teraz robi się zdepolaryzowany, czyli... I tak by spotykacie się albo na środku, albo nawet się powiedzmy wymijacie w tym i nagle to ona zaczyna być skupiona na swojej pracy czy coś w tym stylu, a nagle to ty myślisz o niej ciągle. Ty zaczynasz tęsknić za nią i nagle tak ty się czujesz kobiecy, a ona się czuje bardziej męska. I oczywiście to nie jest tak, że jakby idealny związek to jest najbardziej męski, raczej tutaj, najbardziej męski mężczyzna i najbardziej kobieca kobieca, na te, najbardziej kobieta. <laughs> Najbardziej kobieca kobieta na tym spektrum biegunowości, bo oczywiście wiesz, mogą być mężczyźni, którzy są z natury kobiecy, są bardzo uczuciowi, emocjonalni, i właśnie skupiają się na związku, na myśleniu o swojej kobiecie. I kobieta, która może być przykładowo jakoś bizneswoman, skupiać się głównie na swojej pracy, posiadać swoją firmę i tylko o niej gadać i w ogóle, a to chłop będzie wtedy ją wspierał, nie? I jakby wtedy, jak oni się tak dobiorą, że ciepła, krucha kr tu. Ciepła, krucha. Kr kr <laughs> po sobie teraz, nie? Mam adrenalinkę podbitą serce biję i biję się nie mogę powiedzieć. Ciepła klucha chłop i Sigma baba, to wtedy oni wiesz, mogą też w dalszym ciągu się ze sobą porozumiewać, bo przykładowo taka bizneswoman baba nie, nie dogada się najczęściej z takim chłopem, który jest nakierunkowany na swój cel. Zbyt dużo między nimi jest takich, jakby to powiedzieć. Przeciwieństwa się przyciągają, tak się mówiło i to jest prawda, a oni wtedy są zbyt podobni do siebie, i wbrew pozorom, mimo że w teorii powinno to być dobre, to fizjologia ludzi jest ukształtowana tak, że musicie się wzajemnie uzupełniać trochę jak yin-yang, ogień i woda, coś w tym stylu. Inaczej nie dojdziecie do porozumienia. A tak samo wiesz, jak jesteś neutralny z natury, czyli czujesz, że jesteś. Mocno uczuciowy, ale też mocno na cel ukierunkowany, czyli tak ciężko ci wybrać, gdzie jesteś, ciężko ci stwierdzić, gdzie jesteś na, tej, na tym wykresie tej biegunowości, to wtedy automatycznie do swojego życia będziesz przyciągał kobietę, która też jest gdzieś po środku i też jest taka 50-50. Może być wtedy między, nami dobro, między wami dobry związek, jak najbardziej, jednak pod kątem przykładowo zdrowia seksualnego, czy takiego życia łóżkowego i ogólnie takiego przyszłościowego związku, to zawsze najlepiej widzicie, jak dobierzecie się, będąc swoimi jak największymi przeciwieństwami. Czyli, tak jak mówiłem, ten pierwszy przykład zda się najlepiej, czyli osoba będąc, mężczyzna będąca na samym końcu tej męskiej biegunowości, i kobieta będąca na samym końcu tej żeńskiej biegunowości. I jeszcze tutaj jedna rzecz, o której właśnie nie wspomniałem wcześniej, powiedzmy, to ja też dogram, że jak Ci mówiłem o tym, że powiedzmy nie wiesz co jest Twoim celem, to dlatego polecam zawsze zacząć z siłownią, bo bardzo często jest tak, że dla mężczyzny, który za bardzo nie wie co chce robić w życiu nie ma żadnych planów ambitnych, to jak taki mężczyzna zawsze chodzi na siłownię mimo, że powiedzmy nawet nie masz jakichś celów aby wyglądać super dobrze, to prędzej czy później w większości przypadków praktycznie w każdym przypadku zaczyna Ci tak zależeć na tym, bo widzisz te gainsy, widzisz z każdego dnia, że jesteś większy silniejszy, że Twój mental space jest na dużo lepszym poziomie, możesz Przyskupić, jakiś jesteś taki pewny siebie, jak zbudujesz swoją sylwetkę, to od razu twoja. Hmm, twój status tak wzrasta nie tylko w oczach innych. Wiadomo, że, przykładowo, respekt będzie z innych mężczyzn w twoich oczach, bo to jest takie e, śmieszne, ale zazwyczaj ludzie chodzą, przykładowo, mężczyźni na siłownię, aby zbudować sylwetkę i wyrywać dupeczki, a w praktyce będziesz dostał komplementy głównie od chłopów, którzy będą mówili o nice bicep man, ale fajna klata siedzi, co tam dzisiaj robić nogi, O, mogę ci klepnąć w dubsko coś w tym stylu, a laski będą miały takie hm, fajnie, ale nie, nie skomentują tego za bardzo i ale ogólnie, ty będziesz, jak będziesz miał taką lepszą sylwetkę, będziesz tworzył nowe odniesienia, ponieważ będziesz coraz więcej słyszał komplementów na swój temat, że widać jakiś progres, że widać że się wziąłeś za siebie i będziesz zbierał te informacje, i twój mózg będzie je utrwalał w sobie, przez co będziesz tworzył takie nowe przekonania o sobie. Że już nie jesteś tym takim nie jesteś osobą o niskim statusie, jesteś tylko o zdecydowanie wyższym ten status wzrósł, więc ty będziesz mógł się rozglądać też za kobietami które będą miały większy status i po raz kolejny, tak jak mówiłem, im więcej razy do nich podbijesz tym większa szansa, że będziesz się czuł pewniej przy nich pewniej się będziesz te czuł, gdy rozbudujesz tę sylwetkę więc te dwie rzeczy się ze sobą łączą będziesz się podobał bardziej kobietom, będziesz się sobie bardziej podobał będziesz miał większą pewność siebie będziesz miał lepszą charyzmę wbrew pozorom tak naprawdę nie ma żadnego minusu, jeżeli chodzi o chodzenie na siłownię, jeżeli chodzi o jakikolwiek trening fizyczny, czy to wydolnościowy, siłowy, hipertroficzny, podmoc, cokolwiek chcesz. Po prostu wykonuj treningi regularnie, jak na siłownię pójdziesz, po prostu nie rób tego co większość początkujących, czyli zresztą ja też to robiłem, czyli obskakiwanie każdej jednej maszyny. Nie, na początku skup się właśnie na takich wol, wolnych ciężarach, czyli wiesz, rób sobie jakieś z handlami, ćwiczenia na klatę, na barki, na bica, na trica, wszystko. Dlatego, no i ze sztangą tak, tak samo oczywiście, ponieważ to buduje bardzo dużo Twoich mięśni naraz. Nie będziesz musiał aż tyle czasu spędzić na siłowni i uczysz się nowych wzorców ruchowych. Dodatkowo stabilizacja się w Twoim organizmie też, jakby to powiedzieć, stabilizacja się poprawia. Ogólnie rozwijasz umiejętności stabilizacyjne. No i też takie ćwiczenia na wolnych ciężarach najwięcej kalorii palą, ...też układ twój nerwowy najbardziej rozwija... ...gdzie te maszyny... ...to wbrew pozorom właśnie ludzie myślą, że są dla początkujących... ...gdzie ja mówię, że właśnie one są raczej dla zaawansowanych... ...dla tych, którzy mają ułożony idealnie pod siebie plan treningowy... ...i chcą konkretne najmniejsze mieście zaangażować... ...ponieważ wiedzą, że przykładowo zostało im do wyrobienia objętości tylko na bica... ...w swoim jakby całym tygodniu... ...bo nie chcą przesadzić z objętością treningową i tylko na bica im coś zostało... ...to robią sobie jakoś maszynę na, na bica... ...zamiast jakiegoś ćwiczenia na wolnych ciężarach która angażuje dużą część swojego działania, bo nie chce się wtedy przetrenować. A w przypadku, gdy jesteś, po, jesteś początkującym, nie nauczysz się ani wzorców ruchowych na takich maszynach, bo to jest tylko na zasadzie pchaj albo ciągnij i bez, bez skupiania się właśnie na tym wzorcu ruchowym. No a wiesz, spalisz też więcej kalorii, więc zazwyczaj to Ci też poprawi sylwetkę i po prostu będziesz miał nawet większy wystrzał takich endorfin po tym treningu, więc Iść na te siłownie kilka razy w tygodniu, im częściej, tym lepiej, tylko że jak robisz to często, to raczej nie, nie bądź tam aż tak długo, żeby się nie przetrenować. Wykonuj jak najwięcej ćwiczeń na wolnych ciężarach. Sprawdza sobie w, neta, w necie poprawną technikę, jak to się wykonuje i będzie G. Myślę, że na dzisiejszy odcinek to będzie wszystko. Chciałem coś powiedzieć, chyba nie. Więc yy, myślę, że tego typu filmy postaram się powrzucać w najbliższym czasie, zobaczę jak w ogóle Wam się to spodoba. No i jeżeli spoko, to albo pół na korzyść, bo ja rozwijam swoje sklisty przemawiania, mam wrażenie, że większą radość mi daje coś takiego, po prostu odpalanie kamerki, opowiadanie czegoś, co się dzieje w moim życiu i uczenie się takich rzeczy bez żadnego przygotowywania scenariuszu or some shit. Także no co, daj znać czy Ci się podobało, widzimy się za kilka dni. Ucz się, wykorzystuj to i czerp z tego radość. Na razie.